Siema, z tej strony Żółty, a to jest kolejny odcinek serii Lepszy Randomek. No i jak widzicie, dzisiaj czołg naprawdę zacny na 8 tierze, bo jest to czołg tak naprawdę podstawowy dla każdego gracza, który gra turnieje ESL, na przykład powiedzmy klanówki i twierdze. Przynajmniej moim zdaniem, jak i większości zresztą graczy. A tym czołgiem jest AMX 5100. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Jeżeli się spodoba, zostawcie lajka i komentarz. A my jedziemy z bitewką. Bohaterem bitwy jest gracz Calmy Hubert. Calmy Hubert z klanu Fear. Fear kojarzy skądś ten klan. To jest chyba jeden z lepszych, mi się wydaje. A no po prostu skądś kojarzę. Kolega tutaj jeździ na bogato z kawą oraz 30 pesek goldowych, 30 pesek zwykłych. Na mapie w ogóle to jest step. Tak więc zobaczymy same ósemeczki, nowy matchmaking, tak więc bardzo fajne losowania, w których grają same ósemki. No matchmaking ponoć się troszkę zepsuł z tych plotek, co słyszałem, że niby losuje pierwszą bitwę cały czas na dole, że powtarzają się mapy i rzeczywiście z tym powtarzaniem map sam jestem świadkiem, że naprawdę bardzo często powtarzają się mapy. Nie naprawili tego w najwidoczniej, no niestety. Zdarzają się częściej inne mapy, ale nadal są często te same zwykłe, co przed chwilą na nich graliśmy. Tutaj dwa niefartowne strzały w Tygrysa drugiego, trzeci niefartowny. Oj, Defendera to tak łatwo nie da się przebić. Ale może coś o czołgu, skoro teraz przeładowywuję AMX. Słuchajcie, najpierw podstawowa amunicja, jest to oczywiście setka, jakby kto nie wiedział. Uszkodzenia 300, przebicie 232. Naprawdę ta penetracja na ósemki typu, czołgi typu na przykład właśnie Lew tutaj i z trzeci, czy nawet Oho, wystarczają bez problemu, czy nawet Defender w dolną płytę wystarcza, jak najbardziej. Mamy tutaj 6 pesteczek, dobrze ja liczę, raz, dwa, trzy, tak, 6 pesteczek, a gold ma 263 przebicia, nie jest to zbyt dużo, jest to tylko 30, tak, dobrze pamiętam, 30, trochę więcej przebicia, ale jednak są to APCR, więc one szybciej lecą. Dostępne są też pociski hit, w sensie burzące, ale z nich nikt nie korzysta, jeszcze nikogo nie widziałem, żeby ktokolwiek załatował chociaż jeden magazynek, tak więc no widzicie. I co się dzieje? 1-0, kolega już przeładował. Nie wiem dokładnie, jakie tu jest przeładowanie. Będziemy liczyć najwyżej. Pierwszy strzał w T34, zobaczymy. Kolejny. 308. Jeszcze jeden. No i trzeci zablokował. No tutaj niestety, ale wiecie co? Po części to jest wina Isa trzeciego, że tak podjechał. Moim zdaniem przynajmniej. No i ładnie. Wszystkie pestki, no oprócz jednej, w naszego Isa weszły. Tak więc 1500 damage'a, 610 po spocie. Tutaj ładnie przeprosił Hubert Sry i z trzeci. I takie zachowanie bardzo lubię wśród graczy, nie tylko wśród polskich czy tak dalej, w całej społeczności zawsze szanuję coś takiego. Czasami też mam taki zły dzień, że na przykład ktoś mnie jeszcze pierdyknie z tyłu, jak celuję, i naprawdę mam ochotę kogoś wtedy, no po prostu tą osobę, no wręcz zastrzelić, tak? Ale jeżeli napiszę sorry, coś tam, coś tego typu, okej, nic się nie stało. Nic się nie stało, więc no. Zaraz kończymy przeładowanie. Tygrys drugi, uwaga. Na hita, T34 też na hita, ale jeszcze ładuje Hubert. Jest, ładny strzał. Tygrysa zostawia Hubert, to dziwo. Zapewne, oj, zapewne dlatego, że miał mniej hapsów. Tutaj Hubert strasznie zerwał. Uwaga, czy wykończę T34, bo z tego co słyszałem, pociski w AMX-ie 5100 często latają na boki. Patrzcie, Hubert nie chce nawet kończyć luf, woli damage. Ma już prawie 3000 damage'a, no i co prawda 600 swoich punktów HP-ków tylko. A zostało jeszcze tylko, ilu? Jeszcze tylko 8 czołgów. A te 15, groźny przeciwnik na ósemce, naprawdę groźny, no chyba że macie golda. O, nie przebił Hubert, to dziwo. Czyli kolejny raz, ładowanie. Czekamy aż Hubert tutaj przyładuje. Co jeszcze mogę o tym czołgu powiedzieć? Nie za dużo. Na pewno nie tyle, że on na pewno nie ma pancerza. To dla tych początkujących graczy. Jak spotkacie setkę, wiedzcie, że ona ma magazynek. Potrafi Isa trzeciego na magazynek skończyć. Nie ma kompletnie pancerza. Wiadomo, hajki w niego raczej nie będą wchodzić. Przynajmniej mi jakoś nigdy nie wchodziły. Zwykłe pociski jak najbardziej. Korpus jest strasznie papierowy. Jeszcze jedyne co można powiedzieć, to ten czołg jest oczywiście bardzo mobilny, co przed chwilą zresztą zauważyliście. 51 na godzinę do przodu i on to dość szybko rozwija. Jednak to jest czołg ciężki, bądź co bądź, trzeba zobaczyć. Ale no zobaczcie, już ma 45 na liczniku, 46. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemny pojazd. Ja nie grałem jedynie na serwerze testowym. Ja go osobiście nie mam, ale muszę go koniecznie zrobić. Naprawdę to jest czołg wręcz podstawowy, jak i z trzeci.
A najlepsze jest jeszcze to, że jeżeli zaczniecie grać, na przykład zaczniecie na nowo grać WOTA, znaczy na nowo, ładny strzał w panterkę, zobaczmy jeszcze raz. Ładnie wyszło, chyba nie będzie skończona, niestety. Jeżeli zaczniecie grać we WOTA, jako taki laik, który jeszcze nigdy wcześniej nie miał styczności z tą grą, i zaczniecie od właśnie czołgów typu AMX, czyli od Francuzów, to później będziecie, jeżeli się nauczycie oczywiście nimi grać na początku, to później będziecie koksić na czołgach typu IS-3, IS-7 i tak dalej. A to z tego powodu, że, znaczy one są kompletnie różne, tak? AMX, a IS-3 są kompletnie różnymi pojazdami, są kompletnie inne. Chodzi mi tutaj o to, że AMX-a musicie grać na drugiej linii, nim nie można grać na pierwszej linii. Znaczy teraz widzicie, kolega jeździ dość ryzykownie, ale widzicie, jakoś mu się to udaje. Ma już dwa paski na lufie, więc on wie, o co chodzi w tym czołgu. Jeżeli nauczycie się jako laik grać AMX-em 50-100, STA-2 jeszcze nie przeładowane, zobaczymy, jak to się trafił. Jeżeli nauczycie się jako laik